W hali sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie odbyła się kolejna spartakiada sportowo-rekreacyjna z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. To jest 27. edycja integracyjnej spartakiady sportowo-rekreacyjnej z okazji Światowego Dnia Inwalidy. To właśnie wspólnie z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2, Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu, Polskim Czerwonym Krzyżem organizujemy tą imprezę już od lat. Wymieniłem te organizacje dlatego, że to właśnie PCK organizuje tą część konkursu rysunkowego, Związek Inwalidów Narządu Ruchu, konkurs wiedzy o sporcie. Natomiast tutaj wspólnie z kadrą ośrodka organizowane będą konkurencje rekreacyjne. Sportowe. Współpracujemy także z technikum TEP Edukacja w Gnieźnie, którzy jako wolontariusze będą nam dzisiaj pomagać przy organizacji tej imprezy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ta część sportowo-rekreacyjna i konkursowa zakończy się wręczeniem pamiątkowych medali za zajęcie od 1 do 3 miejsca i po tym bloku sportowym nastąpi wielka loteria upominków rzeczowych. I to jest akurat ta część, która jakby najbardziej jest widowiskowa, dlatego że z założenia każdy uczestnik dzisiejszej spartakiady wyjdzie z mniejszym lub większym upominkiem. Oczywiście to są w większości jednak drobniejsze upominki, niemniej jednak one po prostu cieszą. Wszystkie praktycznie placówki, stowarzyszenia, te do których skierowaliśmy zaproszenia z terenu miasta Gniezna i powiatu, pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Impreza jest dofinansowana przez Urząd Miejski w Gnieźnie. No i cóż powiedzieć, no cieszymy się, że ona już na stałe wpisała się w kalendarz imprez adresowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Cieszę się, że część i gnieźnieńskich radnych i pewnych instytucji publicznych, prywatnych darczyńców włączyła się także, wsparła finansowo nas na tyle, żebyśmy mogli właśnie i upominki rzeczowe kupić i kupić słodycze, napoje do uczestników, a więc no, jesteśmy przekonani, że sam fakt frekwencji około 200 uczestników jest zaplanowanych do dzisiejszej imprezy, świadczy o tym, że impreza jest cały czas bardzo atrakcyjna, popularna i wszyscy ci, którzy do nas tutaj akurat dzisiaj dotrą, są widocznie zadowoleni. Uczestnicy rywalizowali w kilku konkurencjach. W bloku konkurencji sportowych przygotowaliśmy jak co roku kilka konkurencji, a dokładnie 5. Jak tutaj z tyłu będzie widać, jest to rzut piłką do kosza, rzut na matę woreczkami, rzut do pachołku fringo oraz rzut kośćmi. Wszystkie konkurencje są z podziałem przeważnie na dziewczynki, chłopców, ale nie wszystkie. I oczywiście jak zawsze liczy się największa liczba zdobytych punktów. Tradycyjnie uczestnicy spartakiady ledwo mogli pomieścić się w hali sportowej ośrodka.